Halo, halo, witajcie serdecznie. Słuchajcie, zapewne każdy z was by chciał mieć w końcu jakieś inne światło w Minecrafcie, a jeżeli nie na zawsze, to przynajmniej właśnie na chwilę. Ja mam tutaj, jak widzicie, za mną jest zielonkawe takie światełko i dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak właśnie zrobić kolorowe światełka w Minecrafcie. Oczywiście można też zainstalować moda specjalnie do tego, ale ja dzisiaj wam pokażę, jak zmienić takie światełko w shaderach. Tak, będziemy potrzebowali shadery, tak więc to jest bardziej dla osób, które mają troszkę lepszego peceta, ale przecież shadery można też tak zrobić, że nie będą lagowały, oczywiście będą trochę gorzej wyglądały, można wszystkie cienie wyłączyć i tak dalej. No, tak więc ja wam już pokazuję, jak tutaj zmienić właśnie kolor. No to tak, będziemy potrzebowali na przykład Optifine'a, żeby w ogóle te shadery zainstalować. Jeżeli już mamy te shadery Optifine'a, to klikamy najpierw oczywiście Escape, opcje, ustawienia wideo, shadery i tutaj będziemy potrzebować właśnie tych shaderów BSL Standard. No i tak, jeżeli już je mamy, oczywiście musimy mieć je włączone, klikamy opcję shaderów i teraz tutaj światło, kolor światła i musimy kliknąć dokładnie to. I teraz mamy tutaj oryginalny, biały, wodny. Oryginalny musi być wyłączony. Oczywiście możemy tylko tutaj kilka kolorów dać, ale te kolory naprawdę są świetne. Teraz mamy właśnie taki zielonkawy. Teraz może klikniemy sobie kolor endu i będzie wszystko takie bardziej różowe. Proszę bardzo. Mamy tutaj już wszyściuteńko takie różowawe. Jak widzicie, wyrzucę tutaj pochodnie, również jest taka bardziej, wiecie, różowa, tak więc jak najbardziej, czekajcie, klikniemy sobie właśnie na przykład tego glowstone'a, co tu jeszcze świeci, morska lampa świeci, tak, albo ta lampa też w sumie świeci, proszę bardzo, tak, o, i jak najbardziej ta lampka też daje świetny efekt. Właśnie, i ogólnie to bardziej się przyda do jakichś filmów niż do zwykłego grania, ale jeżeli chcecie się pochwalić znajomym, patrz, umiem zmienić kolor w Minecrafcie i zobaczą, że nie macie żadnych modów oprócz na przykład shaderów, to no nie wiem, w sumie to nic wam nie da, ale wiecie. No i jeszcze mamy tą lampę, bo tę lampę, która też świeci ostrym, takim różowym światełkiem i ona według mnie daje najlepszy efekt. Nie wiem, damy sobie zamiast szkła to może tutaj lampę i patrzcie, jak to świetnie po prostu wygląda, prawda? No właśnie, bardzo fajnie wygląda. Pochodnie tutaj też można rozświetlić wszędzie. O, tutaj jeszcze damy, nie wiem, tutaj sobie. O, i teraz wygląda super, a nie. Okej, to teraz może zmienimy sobie kolor. Jeszcze raz pokazuję, jak to zrobić. Czekajcie, shadery, tu, tutaj, tutaj i tutaj. I normalnie ten original będziecie mieli włączony, będzie tak, ale musicie, żeby te wszystkie inne światła działały, najlepiej to wyłączyć, wtedy nic się nie będzie psuło. No i tak, mamy teraz endowy mieliśmy, to teraz może weźmiemy sobie niebieski, no bo jeżeli water, to wiadomo, że będzie niebieski, prawda? Okej, no i proszę bardzo, mamy tutaj teraz niebieski kolor i ta lampa również się super prezentuje, może jeszcze jedną tutaj damy sobie, o, super, prawda? Komu się podoba? Mnie się bardzo podoba, tak więc mam nadzieję, że wam też. No i oczywiście tutaj to się świeci wszystko jak najbardziej. Świetnie po prostu to wygląda. Szkoda, że tutaj w sumie nie oświetliłem. O, może tak o sobie damy. O, też będzie ciekawie. O, dobra. Super, ale to świetnie wygląda po prostu, no. Ach, ha, 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 ha. Dobra, tak więc, co jeszcze może się świecić? Co my tutaj mamy do świecenia? Tu raczej możemy jeszcze pochodnie z redstone'a nadać.
oczywiście, ale ona i tak w ogóle światła prawie nie daje. Znaczy no daje takie tam leciutkie światło. Dobra, to przechodzimy do następnych światełek. To wyłączamy i teraz weźmiemy sobie białe światło. Białe światło według mnie jest najlepsze, no bo to w sumie białe światło. O ile nie podoba mi się te redstone'owe lampy, mi się nie podobają tak bardzo, o tyle jeżeli mamy normalne światło, idziemy na przykład z pochodnią, no to te białe światło naprawdę daje bardzo fajny efekt. I ta lampa morska też wygląda tutaj super. Jeżeli byśmy, nie wiem, chcieli zrobić latarnię morską i dać to na górę, też by świetnie to wyglądało. Oczywiście tak samo jak rzucimy coś, to wiadomo, jeżeli mamy tak ustawione, to będzie światełko ustawiało. I teraz chyba moje ulubione, czekajcie, według mnie, czekajcie, bo nie pamiętam, czy to było moje ulubione, a nie... Sorki, już głos siada. Czy to było moje ulubione? Nie, to w sumie nie było moje ulubione. Mego ulubionego chyba nie ma w tych shaderach. No trudno. No tu mamy takie światło bardziej brązowawe. Tak bardziej brązowe. Czy może pomarańczowe? No nie wiem, dla mnie to bardziej taki brązowy. W sumie bardzo podobny do tego oryginalnego światła, ale jednak troszkę się różni. W sumie możemy teraz wziąć oryginalne dla porównania. Dobra, tak. Tutaj damy sobie oryginalne. O. No i w sumie bardzo podobne, tylko że wydaje mi się, że tamten tak troszkę mocniej świeci. Jeszcze raz to dla porównania sobie włączymy. O Jezu, czekajcie, zepsułem coś. Aha, bo dwa naraz są włączone. No dobra, albo w sumie może nie ma żadnej różnicy. Dobra, no i cóż, to są właśnie dostępne kolory, jakie możemy zmienić w tych shaderach. Oczywiście w innych shaderach możemy zmienić sobie więcej, mniej, to zależy już od shaderów. Ja wam pokazuję te shadery, które mają taką możliwość właśnie zmiany, ale słuchajcie, wiem, że dużo osób nawet nie zauważyło, że shadery mają opcje. Dużo osób wie, ale też dużo osób nie wie, tak więc możemy sobie wejść w opcję nieba i poustawiać różne rzeczy związane właśnie z niebem. Nawet możemy sobie sky color zmienić, aczkolwiek teraz są chmury, znaczy chmury, gwiazdy i tak dalej, to raczej by się nie zmieniło. No mamy po prostu tutaj bardzo dużo rzeczy do ustawienia. Możemy sobie zrobić, żeby liście w ogóle się... patrzcie, teraz liście sobie falują, tak? No ale jeżeli nam na przykład to laguje komputer, to jak najbardziej możemy sobie to wyłączyć. Tak samo falująca trawa, czy ogień, czy lawa. Klikam i proszę bardzo, już nie faluje, wszystko stoi w miejscu. Teraz tak dziwnie w sumie wygląda, jak tak stoi w miejscu, ale na pewno FPS-ów by nam dodało, szczególnie jak ktoś ma trochę gorszy komputer, tak więc naprawdę ustawień tutaj jest bardzo dużo. O, watercolor też mamy, proszę bardzo. Możemy sobie, nie wiem, tropikalny dać, aczkolwiek jeżeli... Aha, dobra, popsułem. No tak, ja zawsze psuję. To powinienem wyłączyć, bo wtedy właśnie się takie czarne robi. Dobra, i teraz water, proszę bardzo. I jaki kolor mamy wody? Pewnie normalny. O, kolor wody mamy taki, który bardzo mi się też podoba. I co my jeszcze możemy sobie w sumie zmienić kolor wody na taki. Proszę bardzo, mamy tutaj też kolor wody bardziej taki niebieski. Tutaj dajemy teraz vanilla, czyli standardowy. Gdzie my tu jeszcze możemy shadery?
Poczekajcie. Watercolor tutaj. I sobie na przykład możemy wziąć... wcześniej były tropikalne, tak? No nie wiem, no czysty jakiś. O, i teraz w sumie woda jest bardzo przezroczysta, prawie że jej nie widać. No ale też to ma swój urok, tak? Też fajnie w sumie wygląda. No i cóż, to by było ogólnie na tyle. Dzięki. Jeszcze sobie tylko zmienimy szybko kolor. Kolor tutaj na white. O, a jeszcze... Albo dobra, nie, to później. Może innym razem chciałem wam coś pokazać, ale to innym razem jeszcze. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się podobało, nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Tak więc dzięki i pa pa.